Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam do oglądania nowych książek. Książek, które zainteresowały mnie tak bardzo, że znalazły się u mnie na półce. Książki, które chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, to w większości powieści. Mamy też zbiór opowiadań. Dopiero teraz, gdy przeglądałam te książki dokładnie, zobaczyłam, że to opowiadania. No cóż, jakoś dam radę. I mam także jedną książkę poetycką oraz jeden zbiór felietonów czy też esejów. I właśnie od tych książek niepasujących do reszty rozpoczniemy dzisiejsze oglądanie książek. Henryk Waniek napisał Wędrowca Śląskiego. To są teksty, które Waniek publikował w większości już w innych miejscach. Zostały one tutaj zebrane i opowiadają o Śląsku. Opowiadają i o miastach, ale także o historii Śląska, o trudnych losach Polaków, Czechów, Ślązaków i Niemców, które się tam splątywały w przeszłości. Myślę, że to może być bardzo ciekawa lektura, nie tylko dla mieszkańców Śląska. Ja mieszkanką Śląska nigdy nie byłam, a nawet szczerze mówiąc dosyć słabo znam ten region. Jeżdżę tam tylko na koncerty przede wszystkim, ale z wielką przyjemnością przeczytam, jak Śląsk widzi Henryk Waniek, bo tak naprawdę większość relacji, jakie o Śląsku mam, pochodzą od Szczepana Twardocha. Więc mamy tutaj jakąś przeciwwagę. I ta druga książka, książka poetycka, to taki artbook przygotowany przez Graszkę Langę z wierszami Wisławy Szymborskiej. Mamy tutaj kilkanaście takich małych zeszycików, wyjmę jeden, taki na chybił trafił, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Wisława Szymborska, Utopia. I w środku mamy dużo stron, na których mamy wiersz oraz grafiki przygotowane przez artystkę. Proszę bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. I tych wierszy jest tutaj 10, może kilkanaście, nie liczyłam. Tak to wygląda. Tak się wysuwa i oto mamy. Więc jeżeli chcielibyście sprawić komuś fajny prezent, albo też mieć taką ciekawą, inną książkę u siebie na półce, to bardzo Wam polecam, bo wygląda to wszystko bardzo schludnie, bardzo elegancko. No i te grafiki też są bardzo ciekawe. Ja to z przyjemnością przeczytałam, z przyjemnością obejrzałam i zostawię to sobie na półce, żeby mieć do pooglądania, jak mnie kiedyś znajdzie na poezję. No dobrze, to teraz przechodzimy do powieści. Pierwsza z nich, największa, najgrubsza, najpotężniejsza, wygląda tak. Ma tytuł Głód, napisał ją Jamal Qureshi i opowiada historię, którą być może kojarzycie. To jest oparte częściowo na faktach, częściowo oparte na życiu Daniela Gajduska, laureata Nagrody Nobla, a także naukowca, lekarza oraz osoby skazanej za przestępstwa seksualne. Na okładce piszą tutaj, że przeszłość zawsze znajdzie sposób, aby nas znaleźć. I ta książka zaczyna się właśnie od tego, że pewna kobieta, matka 3-letniej dziewczynki, otrzymuje wiadomość od swojego byłego kochanka. Kochanka, z którym była związana dużo, dużo wcześniej. On ją prosi, aby pomogła mu napisać jego biografię. I ona podejmuje się tego zadania. I jest to historia tego człowieka, który z jednej strony był osobą zasługującą na jak największą pochwałę, z drugiej strony może budzić nasz lęk oraz obrzydzenie. Myślę, że będzie to mocna lektura, lektura, która szarpie nerwy, która nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Ta książka otrzymała Europejską Nagrodę Literacką w 2017 roku, więc myślę, że literacko będzie bez zarzutu. Mam nadzieję, że treść będzie równie dobra. Węgierski pisarz, tworzący jeszcze przed II wojną światową,
o nazwisku, którego nie jestem w stanie przeczytać i nie będę go kaleczyć, napisał Podróż wokół mojej czaszki. Proszę bardzo, tutaj macie okładkę, możecie też spisać sobie nazwisko autora, jeżeli książka Was zainteresuje. Ten mężczyzna urodził się w 1887 roku i w 1936 przebywał w Budapeszcie, siedział sobie w kawiarni i nagle zobaczył, że nieopodal rusza pociąg. Po chwili rusza kolejny. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że w tamtym czasie, w tamtej okolicy nie jeździły pociągi. Okazało się, że to wszystko działo się w jego głowie. Zaraz potem zdiagnozowano u niego groźnego guza mózgu. On przeszedł operację i opowiada o tych swoich medycznych doświadczeniach, o swoich przeżyciach właśnie w tej książce, czyli Podróż wokół mojej czaszki. Myślę, że będzie to coś, co nas poruszy, wzruszy, zachwyci i zmartwi. Więc jeżeli lubicie tego typu lektury, to zapisujcie sobie tytuł i autora. I kolejna książka, która wydaje mi się będzie bardzo poruszająca, to książka fińskiej pisarki Celia Ahava, tak się nazywa, Zanim mój mąż zniknie. Ta powieść opowiada o kobiecie, mężatce, która obserwuje powolne znikanie swojego męża. Wie, że niedługo tego męża nie będzie miała. Dlaczego? Ponieważ po latach małżeństwa mąż zadecydował, że chce zostać kobietą, że zawsze czuł się kobietą i przystąpił do procesu zmiany płci. Słuchajcie, no ten temat bardzo mnie zaskoczył. Naprawdę nie sądziłam, że może powstać taka książka. To znaczy nigdy nie przyszło mi do głowy, że można by oprzeć książkę na takiej fabule. Po prostu nie dopuszczałam takiego scenariusza do siebie. I samo to już mnie zachwyca. Ta książka napisana jest w takich króciutkich rozdziałach. Mam nadzieję, że będzie taka trochę szarpana fabuła, co prawdopodobnie doda tej książce i dynamiki, i także sprawi, że będzie się ją czytało w taki sposób, że będzie bardziej do nas docierać. Ta książka na pewno poruszy najczulsze struny każdej kobiety, każdej żony. Drabina. Drabina to książka napisana przez Eugenię Kuźniecową, która ma w sobie i dramat, i komedię. To książka roku 2023 na Ukrainie i opowiada o Ukraińcu, który zawsze marzył o tym, żeby przeprowadzić się do Hiszpanii, żeby tam zamieszkać na stałe. I rzeczywiście udało mu się, ale w chwili, gdy zdobył to swoje wymarzone miejsce na ziemi, gdy zaczął w nim mieszkać, wybuchła wojna w Ukrainie i cała jego najbliższa rodzina sprowadziła się do jego willi w Hiszpanii. Przyjechała matka, przyjechała ciocia, wujek i jeszcze ktoś tam, piesek, dwa kotki, i każdy z nich zaczyna się rządzić w jego domu. Aby uniknąć całego zamieszania, ten mężczyzna przystawia sobie drabinę do okna, do balkonu i w ten sposób, unikając całej rodziny, wchodzi do swojego pokoju. Myślę, że będzie to rzeczywiście dość zabawna książka, ale jednocześnie książka, która opowiada o relacjach rodzinnych i książka, która porusza także poważne tematy, takie chociażby jak przymusowa imigracja uchodźców. Więzienna terapeutka. Tak, wiem, już czytałam sporo książek na ten temat, ale za każdym razem, gdy widzę coś takiego, to mam ochotę przeczytać więcej. Napisała ją Rebecca Nayers i opowiada o perypetiach młodej psycholog sądowej, która w wieku 22 lat, czyli po ukończeniu studiów, trafia do więzienia pełnego seryjnych gwałcicieli, morderców, pedofilów i innych typów spod ciemnej gwiazdy, z którymi musi przeprowadzać terapię. To znaczy musi zamknąć się z nimi w oddzielnym pokoju i rozmawiać w cztery oczy. Tak, żeby to było w zgodzie
z zasadami przeprowadzania terapii. To prawdopodobnie książka o lękach, ale także książka o tym, żeby widzieć w tych ludziach ludzi, nie tylko bestie, którymi się stali. Więc jeżeli nie znacie jeszcze takich książek, to na pewno w moich poprzednich filmach znajdziecie inne przykłady tego rodzaju literatury. Wyspa bijących serc. Byłam przekonana, że jest to książka napisana przez japońskiego autora bądź autorkę, ponieważ zobaczcie, ma taką typowo japońską okładkę i dzieje się w Tokio. Ale jest to książka napisana przez włoską autorkę, która urodziła się w Rzymie. Jest to powieść o mężczyźnie, który mieszka na przedmieściach Tokio, ma 40 lat i bliznę na klatce piersiowej. Jego ojciec już nie żyje, a jego matka też niedawno umarła, ale przez całe życie opowiadała mu jego przeszłość w taki trochę ugrzeczniony, spokojny sposób. I ten mężczyzna tak naprawdę jeszcze nie rozprawił się ze swoją przeszłością, ze swoimi traumami z dzieciństwa i cały czas czuje, że czegoś mu brakuje w życiu. I wtedy właśnie ten człowiek zauważa chłopca, tajemnicze dziecko, które kręci się wokół jego domu. Nawiązuje z nim znajomość, nawiązuje z nim przyjaźń i wtedy coś tam zaczyna się dziać. Wyspa bijących serc. Podejrzewam, że to będzie taka książka ku pokrzepieniu serc. Książka otulająca, dająca nadzieję i dająca radość. Tym bardziej, że na okładce jeszcze napisane jest, aby być szczęśliwym, należy przede wszystkim umieć sobie to wyobrazić. Także jeżeli lubicie takie książki niosące nadzieję, to proszę bardzo, tutaj macie. Ta autorka nazywa się Laura Imai Messina. Tak, przeczytałam jak umiałam. I teraz mamy wspomniany zbiór opowiadań. To Dintoira Sylwii Hutnik. Dintoira znaczy zemsta. Myślałam, że jest to powieść, ale właśnie teraz, gdy przyglądałam się dokładniej tej książce, zobaczyłam, że ma podejrzanie wyglądający spis treści. I rzeczywiście okazuje się, że są to różnego rodzaju opowiadania. Opowiadania o różnych ludziach, o ludziach starszych, młodszych, o kobiecie na skraju załamania, o chłopaku w żałobie i tak dalej, którzy być może nie potrafią znaleźć w życiu szczęścia, ale chcą dokonać zemsty. Także tak wygląda. Ja bardzo lubię książki Sylwii Hutnik, więc myślę, że dla niej przełamię się ze swoją niechęcią do opowiadań i przeczytam Dintoire. I to wkrótce. S. A. Cosby napisał książkę pod tytułem Kolczaste łzy. I ta książka bardzo mnie zaintrygowała. Zaintrygowała mnie swoim opisem. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Dwaj główni bohaterowie to byli skazańcy. Oni odsiedzieli karę w więzieniu. Jeden jest czarnoskóry i on po wyjściu z więzienia prowadzi bardzo uczciwe życie. Założył jakiś tam biznes i rzeczywiście za nic w świecie nie chciałby ponownie złamać prawa. Ten drugi jest biały i w dalszym ciągu zajmuje się jakimiś szemranymi interesami i obraca się w jakimś dziwnym towarzystwie. Nie lubią siebie nawzajem, ale łączy ich jedna rzecz. Ich synowie są parą, stanowią homoseksualną parę. Wcale im się to nie podoba, no ale cóż. Muszą to jakoś znieść. Ale pewnego dnia dowiadują się, że ich synowie zostali zamordowani. Wobec tego jednoczą swoje siły, żeby dokonać zemsty. Zobaczcie, kolejna Dintoira. Myślę, że będzie to świetna książka. Po pierwsze, fajna tematyka. A po drugie, wydaje mi się, że będzie to takie połączenie jakiegoś mściciela z książką sensacyjną, że prawdopodobnie gotowy scenariusz na film. I ostatnia książka, co do której nie wiem, czy będzie mi się podobała, to Cud Victorii Mas. Ale postanowiłam dać jej szansę. Przede wszystkim dlatego, że bardzo spodobała mi się okładka. Ale także z tego powodu, że zaintrygowała mnie opisem okładki.
opowiada o dwóch planach czasowych. W 1830 roku, kiedy to zakonnica doznaje objawienia, oraz o współczesności, kiedy to do bretońskiej, francuskiej wioski przyjeżdża zakonnica, sądzę, z Paryża, aby wypełnić przepowiednie. Ale to nie jej ukazuje się Maryja, tylko jakiemuś chłopcu. I to książka jest i o wierze, i także o tym, jak my, współcześni ludzie, podchodzimy do tego rodzaju wydarzeń. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Gruba nie jest, nawet jakby okazało się, że mnie nudzi, to jakoś przemęczę się do końca, bo generalnie nie mam zwyczaju porzucania książek, co nie jest aż tak dobrą cechą, ponieważ akurat aktualnie tkwię w Nabokowie, książce pod tytułem Ada albo Żar. Przeczytałam jakieś 30-40% i już nie mogę, bo tam się nic nie dzieje. No ale nie potrafię porzucać książek, zawsze mam nadzieję, że dalej coś fajnego będzie i ja to stracę, porzucając powieść przed końcem, i zawsze brnę, chociaż cierpię. I tak samo będę brnęła przez tą Adę i tak samo, albo może wręcz przeciwnie, nie tak samo, bo może przeczytam ją z wypiekami na twarzy. Chociaż nie do końca jest to tematyka, która by mi się uśmiechała. No więc to by było na tyle. Przedstawiłam Wam kilkanaście książek, nie liczyłam ich dzisiaj. Mam nadzieję, że któraś przypadła Wam do gustu. Powiedzcie mi może w komentarzach, jaki jest Wasz stosunek do porzucania książek. Czy wszystkie doczytujecie, czy też zdarza Wam się nie dokończyć jakiejś książki, ponieważ czujecie, że to książka nie dla Was. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.